smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun and less in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. Yabben Yarmak Roast Cina, to jest specjalista della cucina italiana. I jak tu jadę tam do Szczecina, to wam pokażę trochę Szczecin, no a później Jarmak. Zobaczymy, co tam się dzieje. Nadjeżdża tramwaj, wsiadam. Ulica Grodzka. O, słuchajcie, znalazłam wspaniałego tego, jak to można powiedzieć, kamerzysta i teraz ulicą Starą Miejską zaprowadzę was na Aleję Kwiatową, gdzie jest ten jarmark, czyli Fiera della Cucina, della Specialità della Cucina Italiana di tutti i prodotti. No to co, andiamo, grazie mille. Buongiorno, ciao. Siete italiani? Siciliani. Siciliani, ok. Perché io sto facendo filmino per mio canale della cucina italiana. Va bene, posso assaggiare? Va bene, grazie. Tra pochi minuti faccio live. Ok, siete dalla Sicilia, da dove? Buongiorno. Da dove siete? Dalla Sicilia? Com'è? Buona per tutto. Ah, zona dappertutto. Ok, guardate che bella roba. Ripasso e ritorno. Buongiorno. Ciao, bello. Da dove siete? Io di Comacchio. Della Marche. Comacchio. Comacchio, dove sta? Comacchio, Emilia Romagna. Emilia Romagna, mortadella. Ecco, vi faccio vedere mortadella. Mettiamo su i parmigiani. Se tutto adesso registro, poi dopo faccio live. Guardate che roba. Pace a pienti, tutti vuoti. Ah, qua. Che ecco, non ho sentito bene. Adesso vi faccio vedere altri. Ecco, sono tutti italiani. Wszyscy zło. Także ja vam pokazuję, jak piękne stoiska są. Buongiorno. A tutaj jest Sardynia, la Sardynia. Mówię po włosku, no bo jak są wszyscy Włosi, to muszę mówić po włosku. Wspaniałe sery. O. Okej. Okay. Olive di Sicilia. Vedete olej, jaki piękny. Zobaczcie, zobaczcie, jakie piękne rzeczy. Cudowne. Tylko przyjeżdżać i kupować. Oliwki, wszystkie oliwki. Vi faccio vedere, pokazuję wam wszystkie oliwki. Ok. Buongiorno.
Io sto facendo un film per un mio canale che poi dopo tutto monto, perché io ho un canale della cucina italiana a YouTube, Mangiare Wefki. Dopo vi lascio. Oh, guardate che bella, zobaczcie jakie piękne oliwki. Zobaczcie. To wszystko są specjalità della cucina italiana, siciliana. Meravigliose. Zaraz będę robić live'a. Karczofy, oliwy, zobaczcie. O, jem. Przepyszne, buonissime. Mio collega la cerca. Sì, sì, adesso. Signora, la cerca il mio collega. Aspetta, zobaczcie jak mnie wołają. To wszystko jest filmik, a później będzie live, zaraz za 2 minuty. 2 minuty live? A to jest filmik do tego. Questo è un filmino per YouTube, per il mio canale. Okay. Parlate? Certo. Che cosa dite di Buongiorno. Bello al mio canale? Che cosa dite? Abbiamo... Co powiecie? E adesso muszę mówić po polsku. C'è devo... mortadella, pani. Costa picca e sapi bella. Ja muszę mówić do nich po włosku, bo oni po polsku mało. Ale będę wam tłumaczyć. Come ti chiami? Simone. Simone? Luca. Luca. Łukasz i Simone. Oni mówią po włosku, ale troszeczkę po polsku. Zobaczcie, Emilia Romagna. Questa la specialità. Kupujcie rzeczy włoskie. Oczywiście przyjeżdżajcie do Szczecina. Venite a Stettino. Salutate i miei della YouTube, della cucina italiana. Ok, ciao. Ciao, ragazzi, salutate. Cosa? Puoi salutare i miei? Su, ciao, lui, suoi. I miei tutti quelli che guardano. Alla signora, facciamoci la foto, signore. Siete nate di Jones. No, io ho 6.400, ma vedrai che avrò pure 100.000. Tra un po' ritorno a Roma. Certo. E là, te l'ha detto. Che cosa? Stiamo guardando lei, signora. Oh, giusta. Słuchajcie, jakie tutaj mają piękne rzeczy. Tu są suszone pomidory. No cudowne, pokazuję wam wszystko. Tu są specie, różne oleje. Olio di oliva. Najlepszy olej na Sycylii. Jeszcze raz wam pokazuję. No co wypuszczać? Buongiorno, I'd like to try an olive, sir. Chcesz spróbować? Proszę bardzo, Państwo. Oliweczka. Z czym są te oliwki? Che cosa sono queste olive? Con peperoncino, cipollina bianca, sedano, prezzemolo, origano, finocchietto selvatico, signora. Poi abbiamo anche delle olive verdi, olive viola, olive gialle, olive nere. Questo, che differenza c'è fra oliva verde e oliva nera? Allora, oliva verde, sì. Signora. Oliva verde è andata in montagna, oliva nera è più scura perché è andata a mare e si è abbronzata di più. Może czarna się bardziej opaliła. Czyli zielona jest mniej dojrzała, a czarna jest dojrzała. Tutaj wam pokazuję te pomidory. Idziemy dalej na stoisko do na Sycylię, specjalności sycylskie, cannoli, torroni, paste di mandorla, arancini. Wszystkie to są słodkości z Sycylii. Oni mają takie słodkości podobne jak do słodkości arabskich.
bo mają tam właśnie bliżej tą Arabię i takie właśnie słodkości robią. Ja już wam pokazuję. Tutaj macie, o. Idę zaraz wam pokażę kanoli. A tutaj mamy wszystkie produkty z ich właśnie owoców, fragole e arance, limoni, widzicie, prosiliście, żebym zrobiła coś, dżem cytrynowy, a tu jest dżem cytrynowy, różne są dżem, crema di pistacchio, pistacjum, o widzicie, zobaczcie, przepiękne, o, tak wygląda. La Scala di Milano. La Scala di Milano. Słuchajcie, tutaj są różne produkty. Wszystko na rewelacja jest. Rewelacja. No, widzicie, nawet po włosku, po polsku mówią. O, ja spróbuję, zobaczcie. Ale buono, buonissimo. Bardzo dobre, picante. Perché induja. Salami Napoli. Ah, salami Napoli. To jest to. Non posso mangiare picante. Bel Luca, wszystkie Luca są, oh, ale pikantne, ale dobre. Słuchajcie, i teraz jeszcze raz wam pokazuję tutaj te wszystkie sery. Tej też jest parmigiano, parmigiano, assaggio parmigiano, spróbuję parmigiano, ale buonissimo. Przyjeżdżajcie tutaj do Szczecina kupować te rzeczy. Bardzo dobre. To jest parmigiano i jest grana padano. Okej, też wezmę te, trochę tych proszę, un po di questo, grazie. Prego. Un po' di questo. Anche, certo. Quelle verde, grazie. Ok, grazie mille. Ecco, formaggio. Tak, formaggio. Kupię sobie formaggio ubriacone. Ubriacone. Specialità della Veneto.
Wam pokażę, jak wygląda ubriacone. Zobaczcie. Tu mamy wspaniałe sery. Ponte di Pavia. Monte? Ponte di Pavia, Treviso. A Treviso, Ponte di Pavia, a ecco. Giusto. Vedi, lo pesiamo. Zobaczcie, jacy fajni chłopcy. Vedi? Szukają żon. 350 grammi. Va benissimo, grazie mille. Prego. A więc tak, ragazzi, ja zrobiłam zakupy, zostawiłam pieniążki u nich. Wspaniałe rzeczy kupiłam, jak widzieliście, a teraz mi zrobili bellissima carbonara. Yum. Ammazza! Przyjeżdżajcie tutaj, kupujcie ser pecorino romano, fate carbonara, róbcie taką carbonarę con prezzemolo. Prezzemolo po włosku to pietruszka. I co powiem? Buon appetito! Ciao a tutti! Słuchajcie, już dojechałam na stację. Jestem na stacji właśnie pociągu w Szczecinie. Stacja główna. Jak widzieliście, wspaniałe stragany z Buon Gusto, z Sycylii, Sardynii. Wspaniałe produkty i myślę, że ten filmik Wam pokazał tylko cząstkę Włoch, una parte dell'Italia, ale naprawdę, naprawdę jedzcie jedzenie włoskie, gotujcie sobie po włosku, kupujcie produkty, a jak jesteście we Włoszech, to naprawdę kupujcie rzeczy typowo regionalne. I jeszcze raz Was zapraszam na mój kanał Mangiare Łewki. Grazie mille, ciao, ciao!